będziemy niestety musieli już powoli kończyć. Może jeszcze ostatnie pytanie z tyłu? Jerzy Konderla, mieszkam w Kalębicach, czyli na Łopotkach Cieszyna. Ja chciałbym zadać Państwu dwa pytania w aspektach, które tutaj zasadniczo się przewijały. Pierwsze to, jak Państwo zamierzają, jak będą burmistrzem, rozwiązać problem konsultacji różnych projektów, bo że się dzieje, to wiadomo. I drugie pytanie, jak jako gospodarz tego terenu chcecie zadbać o wizerunek? Bo wjeżdżając do Cieszyna widzimy nic tylko zarośla, chwasty i to jest obraz naszego miasta. I tak dalej. Dziękuję. Odnosząc się do naszego wizerunku, to wielokrotnie już na sesjach, nie tylko we wnioskach, w rozmowach, w interpelacjach, po prostu żeśmy zgłaszali sprawy zadbania. Przeważnie zawsze chodzi o te pierwsze ronda, które od wjazdu od strony Haszlacha się napotyka czasami. No to już jest lepiej, ale było szczerze, że do półmetrowej trawy, chwastów, osłów. No i było zawsze jedno tłumaczenie. Nie jesteśmy gestorami tego terenu. Było to w zarządzie dróg wojewódzkich, które jakby to zleciły na rzecz powiatu, wtedy to pamiętam. Dalszego przekazania już Wilków nie było. Nie było. Póki co. Wiem, że nawet była taka sprawa, że nie wiem, czy to było jeszcze za pana Szurka wnioskowania, żeby w końcu może wziąć w takim razie Straż Miejską, żeby nałożyła mandat za niedoprowadzenie tego ronda do użyteczności. No niestety można tłumaczyć, że to nie nasza droga, nie nasz chodnik, nie nasz trawnik, ale świadczy o nas, tak? Więc mimo wszystko trzeba wprowadzać jakieś procedury, żeby jednak nasze służby mogło to wziąć i zadbać. Bo to jest wizytówka nasz i naszego miasta. Nie tam urzędu wojewódzkiego, tak? To po pierwsze, ta pierwsza rzecz jeszcze, jakby pan przypomniał? Znaczy tu chyba jest największy problem, jeśli chodzi o konsultację, to jest w komunikacji, tak? Nie ma, nie wiem czy nie ma, ale może nie ma wypracowanego dobrego sposobu przekazywania i komunikowania się między urzędem a mieszkańcami, tak? Są obwieszczenia na stronie BIP-u, są informacje w wiadomościach w ratuszowych informujące o takich konsultacjach, no ale jak sami widzimy, z dotarciem do mieszkańców jest trudno. Tak, jest, można powiedzieć, jest. Możemy zrobić tym bardziej, że dostajemy na komórki informacje o prognozie pogody, dostajemy o imprezach, tak? No równie dobrze możemy dostać informacje o konsultacjach społecznych. Ja myślę, też tak samo można użyć wszystkich portali, które są w Cieszynie i jednocześnie zwiększyć ten zasięg informacji do mieszkańców, że takie konsultacje będą przeprowadzane. Dziękuję. Dobrze, to ja powiem tak. Gdybyśmy wyciągnęli porządną lekcję, to znaczy gdyby w urzędzie wyciągnięto porządną lekcję z budżetu obywatelskiego i nie traktowano budżetu jako takiego momentu, że możemy coś jeszcze tu zainwestować, coś zrobić, ale jako praktykę edukacyjną, to na pewno te nasze konsultacje wyglądałyby lepiej. Ja składałam wnioski, bo byłam członkinią Gminnej Rady Pożytku Publicznego, miałam bardzo wiele uwag. I co wtedy zrobiłam, kiedy byłam na początku Gminnej Rady? A po prostu wzięłam stoliczek i poszłam na rynek i próbowałam zaczepiać mieszkańców i opowiadać na tym, ten tajemniczy budżet wtedy, jeszcze wtedy tajemniczy polegał. Nie zmienimy mentalności Polaków tak szybko, dlatego że mamy 20-paroletnie zaniedbania, jeśli chodzi o poczucie partycypacji i naszej obecności i w ogóle, że coś możemy. To są ogromne zaniedbania, ale to, co trzeba robić,
to nie siedzieć tylko w urzędzie, ale zrobić sobie dyżury nie tylko w urzędzie i nie tylko za pomocą swojej własnej osoby, ale mieć w różnych obszarach tego Cieszyna. Jak byłam na działkach parę dni temu, to uważam, że to jest jedno z najlepszych miejsc do konsultacji, żeby dowiedzieć się, co tam jest potrzebne, czy ci ludzie mają jak dojechać, jak mają wrócić, czyli wszystkie te ankiety wtedy mają sens, kiedy naprawdę docierają do 3/4 społeczeństwa w danym mieście. I to jest moja odpowiedź na konsultacje. Jeśli chodzi o wizerunek, nie zmienimy tego wizerunku, bo to też jest w tym sensie, że to jest też praca na mentalności mieszkańców. Znaczy, jeżeli samo miasto nie dba w tej chwili o Głęboką, wystarczy się o którejkolwiek porze przejść, jeszcze w życiu nie była tak za... że tak powiem, tylu petów nie widziałam, tylu różnych rzeczy. Jest po prostu brudna rzeczywiście, więc jeżeli my jako ci, co zarządzają, powinni dbać i nie dbają, obserwuję tych panów, jak sprzątają, no to jak ma ktoś tam sobie na obrzeżach dbać? To jest na wzajemna edukacja. Wszystko opiera się na edukacji. Jeśli państwo nie dba, to mieszkaniec prywatny też nie będzie dbać. I dopóki tamtych części miasta nie będziemy równie poważnie widzieć jak Wzgórza Zamkowego, to nie będzie lepiej. Szanowni Państwo, tym razem odniosę się bezpośrednio do Pani Anny. Pani Anno, czy Pani widziała ten zestawienie inwestycji? Nie ma wznowienia, bo miało być któregoś tam. I trzeba brać to pod uwagę. Rok w rok ogłaszamy to publicznie, że inwestycje są takie a takie w wiadomościach ratuszowych na stronie internetowej. Co pół roku ogłaszamy informację dotyczącą remontów dróg. No teraz już czekają Państwo na Wasze propozycje, tak? Tak jest, racja. Co pół roku poddajemy konsultacjom drogi, możecie Państwo zgłaszać uwagi i to są dwa elementy, które się pojawiły, których nie było. Jest to nowum w zakresie właśnie konsultacji społecznych. Nowum jest również konsultacje dotyczące właśnie zagospodarowania przestrzennego, o które Pan pytał. Taki projekt w tej chwili jest realizowany w rejonie ulicy Siennej, w rejonie ulicy Kossak, czyli powiem sobie ten dół mnisztwa, czy fragment Bobrku. I muszę powiedzieć, że ja byłem mile zaskoczony, że na takich konsultacjach przybyło kilkadziesiąt osób, ale bardzo często były to osoby bezpośrednio zainteresowane przebiegiem drogi wokół swojego domu. To był taki czynnik sprzyjający. Jak my często mówimy o rzeczach ogólnych, mieszkańców nie ma. Jak mówimy o czymś, co bezpośrednio ich dotyczy, są. Naprawdę to było prowadzone. Jak poprawić ten wizerunek? Wzrost środków na MZD. Rzeczywiście Miejski Zarząd Dróg w ostatnim czasie ma zdecydowanie więcej roboty niż miał kiedykolwiek. Więcej imprez, nowe przedsięwzięcia, chociażby te budki, które wymagają więcej czasu, organizacje pozarządowe, które mają tą udzielaną pomoc i w związku z tym trochę więcej nas to kosztuje. No i muszę przyznać, że niestety dzieje się to kosztem tego, że czasami nie nadążają tu czy tu. Przyznaję rację, tutaj jedynie wzrost środków może poprawić. Uchwała krajobrazowa, rozpoczęliśmy ją. Jesteśmy w tej chwili chyba jedną z trzech gmin w powiecie cieszyńskim, która realizuje uchwałę krajobrazową. No i myślę, że doskonały przykład, że można coś zmieniać, to jest ulica Hajduka. Myślę, że większość z Państwa nie wyobrażała sobie, jak ona będzie wyglądać. To była odważna decyzja wymagająca konsultacji i z mieszkańcami. I tutaj pochwała na przykład dla ZBM, które musiało zapewnić mieszkanie wielu osobom i również współpraca z przedsiębiorcami. Budżet obywatelski realizowany i jeszcze raz, po raz pierwszy w historii tej rady, tego burmistrza, zdarzyło się, że wniosek obywatelski został przyjęty. W przeciągu 20-paroletniej historii funkcjonowania samorządu pierwszy raz się to zdarzyło, ale musimy czasami po prostu chcieć też sami sięgać po to. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Ja muszę powiedzieć, że konsultacje społeczne to jest swego rodzaju mój konik. Ostatnia sesja chyba pokazała, że nie podaje się specjalnie łatwo, bo uważam, że każdy, którego dotyczy jakikolwiek dokument, który mamy w mieście uchwalić, powinien zostać skonsultowany. A my jako radni powinniśmy mieć dokładną informację, kto i kiedy wyraził zgodę, czy miał jakiekolwiek uwagi. Prawdę mówiąc, plany zagospodarowania przestrzennego to też był trochę nasz, Krzysztof, jeśli mogę się do Ciebie odwołać, koszmar tej kadencji. Chyba 4 zostały nam cofnięte i wracaliśmy z powrotem i musieliśmy je znowu uchwalać. Sama osobiście byłam dotknięta planem zagospodarowania w Marklowicach
i dopiero po tym, jak komisja i pan burmistrz Cierniak pofatygowali się, i pan Skowroński pofatygowali się do Marklowic, okazało się, że jednak mieszkańcy ze swoimi wnioskami mieli rację. Bo się okazało, że nasz projektant nie widział samego terenu. Nie widział. I było to zrobione tak, jak było zrobione. Tutaj pani pytała o plany zagospodarowania budowy, chyba też dwa razy głosowaliśmy. Modelowy przykład to było głosowanie, które zorganizowane zostało w internecie na nasz herb Cieszyna. Myślę, że tu też jest kamyczek do państwa. Konsultacje były w ciągu lata przeprowadzone, zakończone przed naszą sesją. Nie było żadnej uwagi, jedna uwaga z Gminnej Rady Pożytku. Natomiast nie było żadnych uwag do tego herbu. Dopiero jak pojawił się na internecie, nagle w ciągu tygodnia 2,5 tysiąca osób jednak wyraziło swoją wolę i opinię na temat tego herbu. Może konsultować na Facebooku. Jak pani powiedziała, mamy już nowoczesne kanały dotarcia do naszych mieszkańców. Może to jest dobry pomysł. Ja w tym tygodniu uczestniczyłam w tej trzecia to chyba było spotkanie dotyczące ustawy krajobrazowej. Byliśmy, ile nas było? 18 osób. Wszyscy narzekamy, że w Cieszynie mamy za dużo reklam, a na 34 tysiące mieszkańców było 18 osób zainteresowanych dyskusją na ten temat. Następnego dnia 6. To, szanowni państwo, no... Choćbym po portalach. Nigdzie na głównej stronie nie było informacji na tych głównych portalach, jedynie gazeta codzienna miała informacje. I to jest to, co mówię. Powinni Cieszyniacy mieć jeden portal, na którym wszystko znajdą. A te informacje o... Przepraszam bardzo, ja o tym dowiedziałem się od znajomych, że jest to spotkanie dzisiejsze. I na przykład zapomniałem godziny, bo tam mi ktoś powiedział, że to jest dzisiaj. Przeszedłem 7 razy przez rynek, no ja myślałem, że będzie afisz jakiś, ale tramwaj widać nie dojechał. Tramwaj nie dojechał. Szanowni państwo, to tyle w kwestii konsultacji społecznych. Ja naprawdę uważam, że mamy tutaj jeszcze wiele do zrobienia, żeby te konsultacje rzeczywiście były skuteczne. One są, oczywiście, zgodnie z ustawą mamy konsultowane, obecnie jest konsultowana nazwa ulicy Hajduka, tak? Hajduka, także państwo macie okazję się, i Ronda, macie państwo okazję się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja tu, proszę państwa, mam niewiele do dodania, bo jeżeli mówimy o społeczeństwie obywatelskim, jeżeli mówimy o zainteresowaniu mieszkańców sprawami, które ich dotyczą, no te konsultacje powinny być prowadzone w jak najszerszym zakresie i za pomocą wszystkich środków elektronicznych, takich czy innych. Radni przecież spotykają się z mieszkańcami, więc rzecz jest dla mnie jakby oczywista. Nie jestem w stanie ocenić, że jak to jest wykonywane, ale to myślę, że to jest poza wszelką dyskusją. Co do wizerunku, to wiąże się oczywiście z tymi ambicjami turystycznymi i tak dalej. No nie może tak być, że to też przechodziły inne miejscowości. Na tym się, proszę państwa, nie oszczędza, bo jeżeli są imprezy, to na drugi dzień musi być posprzątane. I to w ogóle jest poza wszelką dyskusją. Śląsk Cieszyński zresztą z tego słynie. Proszę zobaczyć, jak mamy utrzymane własne obejścia. Taka krótka refleksja. Ja miałem tutaj kiedyś grupę geografów społecznych z uniwersytetów, ze studentami. Mówili, że to jest mała Bawaria. Ja mówię, no to musicie mieć ogromne dochody. Przeżyli szok, kiedy im powiedziałem, że na 13 samorządów, bo liczę samorząd powiatowy, 12 samorządów Śląska Cieszyńskiego dostaje tak zwane janosikowe, czyli wyrównanie do przeciętnej w kraju. Jedyna gmina, która jest, nie dostaje tego, to jest Ustroń, prawda? Reszta dostaje janosikowe. Chyba pan burmistrz potwierdzi. I w tym momencie, że to jest ogromna walka, bo na przykład Warszawa czy inni twierdzą, to się w Sejmie rozgrywało na klubach
jest tutaj pani poseł Tyrybuś, może to potwierdzić, jak ta Polska lokalna walczyła, żeby to utrzymać, tak jak czy schetynówki dawne, czy tak dalej. Więc tak to wygląda. Ja myślę, że jesteśmy w stanie utrzymać coś takiego przy domach, no to również w przestrzeni publicznej powinniśmy zrobić, bo to świadczy o nas. Dziękuję bardzo. Bo to już jest poza jakby tym, że się kandyduje. No, konsultacje społeczne to jest standard każdego rozwijającego się współczesnego miasta. I nie można się przywiązać do urzędu i konsultacje o godzinie tam nieludzkiej dla ludzi pracy. I musi być tyle tych konsultacji, żeby określoną liczbę ludzi przepytać po prostu, dowiedzieć się. I nic urzędu nie usprawiedliwi przed brakiem tych ludzi. Po prostu te prace trzeba wykonać. Niestety dzisiaj musimy kończyć już to spotkanie, natomiast kandydaci mają też spotkania z mieszkańcami, na które zapraszam i jednocześnie proszę o to, żebyśmy nauczyli się mówić głośno, żebyśmy nie bali się przychodzić i też mówić o tym, co nam się nie podoba i o tym, czego oczekujemy od naszych kandydatów i następnej kadencji. Ja Państwu bardzo dziękuję, dziękuję kandydatom za przyjęcie i mamy nadzieję na kolejne spotkanie.